Obecnie w Jeleniej Górze realizowanych jest kilka inwestycji drogowych, oprócz ulicy Sudeckiej, gdzie w ostatnim czasie były utrudnienia. Podobne są także na ulicy Krakowskiej czy Nadbrzeżnej. Obecnie w trakcie realizacji jest przebudowa ulicy Krakowskiej razem z budową parkingu typu Park and Ride. Jest to przebudowa ulicy Nadbrzeżnej. Jesteśmy w trakcie już kończenia procedury projektowania ścieżki rowerowej na granicy z Jeżowem Sudeckim. Lada moment, najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu, zostanie ogłoszony przetarg na przebudowę ulicy Drzymały-Flisaków. I w tej chwili wykonawca również zaczął realizować pracę na przebudowie w zasadzie ulicy Kostiala i Kamienne Schodki. W Jeleniej Górze jest jeszcze sporo do zrobienia, jeżeli chodzi o remonty dróg. W najbliższym czasie ma powstać harmonogram ich remontów. Chcę, żebyśmy przygotowali taką sieć dróg do remontu, żeby mieszkańcy wiedzieli, że jeżeli nie w tym roku, to na przykład za 2-3 lata ta ulica zostanie wyremontowana. Żeby był taki harmonogram remontów ulic w mieście. Będziemy przygotowywać właśnie taką koncepcję i związaną raz z wdrażaniem nowych organizacji ruchu. I będziemy też przede wszystkim typowali ulice, te, które w pierwszej kolejności muszą być wyremontowane, bo już w tej chwili ich stan techniczny jest na tyle kiepski, że po prostu trzeba podjąć pewne kroki. Ale to mówię, wspólnie na razie z prezydentem przygotowujemy taką listę. Myślę, że jak ona będzie gotowa, to wtedy zostanie to opublikowane i mieszkańcy będą wiedzieli właśnie, w jakim terminie mogą się spodziewać prac na swoich ulicach. A tych, które wymagają pilnego remontu, jest w naszym mieście naprawdę sporo.